Witamy na profilu Rolmako. W dzisiejszym filmie przybliżymy Ci kwestię budowy właściwej struktury gruzełkowatej gleby. Zapraszamy do oglądania. Gleba jest istotna dla produkcji żywności, utrzymania bioróżnorodności i funkcjonowania ekosystemów. Trwała struktura gruzełkowata gleby zapewnia odpowiednie warunki wodno-powietrzne i umożliwia swobodny rozwój korzeni roślin. Gruzełkowata struktura powstaje, gdy cząstki gleby tworzą objętości, między którymi powstają kanaliki dopuszczające tlen oraz wodę do korzeni roślin. Substancje próchnicowe działają jak spoiwo, łącząc cząstki mineralne. Aby poprawić strukturę gleby, rolnicy powinni stosować wapnowanie, nawozy naturalne, środki organiczne, odpowiednie zabiegi uprawowe oraz prawidłowy płodozmian. Gleby są zagrożone przez niezrównoważone praktyki rolnicze, wylesianie, zanieczyszczenia oraz zmiany klimatyczne. Aby temu zapobiegać, należy stosować odpowiednie techniki uprawy. Obejmują one ograniczenie intensywności upraw mechanicznych, zastosowanie odpowiednich narzędzi, takich jak agregaty przedsiewne, brony talerzowe, wały Crosskill i Cambridge, kultywatory bezorkowe i wały nożowe oraz unikanie nadmiernego zagęszczania gleby przez ciężki sprzęt. Płodozmian również odgrywa ważną rolę. Dobry płodozmian powinien uwzględniać rośliny, które poprawiają, ale również osłabiają strukturę gleby, aby zachować jej równowagę i żyzność. Powinien być on ułożony w taki sposób, aby rośliny osłabiające były poprawiane przez rośliny strukturotwórcze. Rośliny wpływające korzystnie na strukturę gleby to np. lucerna czy koniczyna, natomiast rośliny mniej korzystne to kukurydza czy warzywa korzeniowe. Struktura gruzełkowata gleby jest kluczowa dla wysokich plonów. Odpowiednie techniki uprawy i zrównoważone zarządzanie glebą są niezbędne dla długoterminowego zdrowia gleby i efektywnej produkcji rolnej.